Motosporno to przygoda i będziemy dzisiaj mówili o historii e, polskiej motoryzacji. A ona się łączy nierozerwalnie na pewno z Automobil Klubem Wielkopolskim. Witam prezesa pana Bartosza Bielińskiego. Dzień dobry panie prezesie, no i gratulacje Wit witam dla pana i poprzedników, którzy założyli ten klub w roku 1923, a było to 25 sierpnia. Panie prezesie, krótka historia tego dnia i tego momentu. Krótko, tak bardzo dziękuję za życzenia. Rzeczywiście 25 sierpnia 1923 roku generał Raszewski, Kazimierz Raszewski, postanowił z grupą fascynatów ówczesnego automobilizmu założyć klub. Klub samo, samochodziarzy, motocyklistów, elitarny klub, bo głównie składający się z oficerów wojskowych. I tak ten klub 25 sierpnia w bazarze. Poznaniu, gdzie tam był podpisany akt powołujący ten klub tak ma ten klub początki do tej pory trwa czyli to jest 100 lat działalności automobilklubów w Polsce drugie zebranie już było 3 września tegoż roku i tam już się stworzył zarząd Książce o automobiliści z nad Wartym, autorstwa Dubysława Wielkiego, czytamy, że na tym zebraniu zjawili się fani czterech kółek i jest to wielkopolska arystokracja i Ziemianie od dość dawna ujeżdżający automobilami. To nam wszystko mówi, nie trzeba tego tłumaczyć, ale oprócz samych automobilistów byli również pasjonaci. Tak, i do tej pory mamy pasjonatów. Klub zrzesza fanów każdego, każdej dziedziny motoryzacji. Po sport, sport samochodowy, kartingowy, motocyklowy, driftingowy, po takie najważniejsze aspekty w życiu codziennym, czyli bezpieczeństwo ruchu drogowego, ratowników drogowych, fascynatów turystyki motorowej, czyli sportów popularnych. I, I wiele innych aspektów związanych z motoryzacją. Czyli tam każdy znajdzie swoje miejsce, bo automobil Klubie kopolski składa się z bardzo wiele kołek, przygód, w których można, w których można uczestniczyć. To są, to są różne organizacje. To są różne komisje, koła po tych najmłodszych, czyli sport kartingowy, po tych najstarszych. Mamy koło seniora, gdzie też aktywizujemy naszych seniorów. Komisję Pojazdów Zabytkowych, która pielęgnuje e, historię automobilizmu pod każdym aspektem od samochodów, motocykli, rowerów e, z dawnych czasów, e, żeby podtrzymać to, co było właśnie w 1923 roku. Mamy w swoich zbiorach, znaczy w zbiorach naszych członków, samochód z tego roku, z 1923 roku. Ten samochód, który ma 100 lat. Tak jak klub, czyli samochód, który zaczynał swoją przygodę na drodze, gdzie powstawał Automobil Klub, czyli to się wszystko ładnie wiąże, czyli Komisja Praw Zabytkowych też dba o tą historię i w tym roku ona ma 50-lecie, kolejny jubileusz. Przechodzimy do konkretów, ile osób? Obecnie Nie w zrzeszone. Automobil Klubie zrzeszonych jest 1700 pasjonatów, miłośników, każdego rodzaju... E, automobilizmu. Te kluczowe wydarzenia tych 100 lat Klubu Wielkopolski. Cały rok 2023 będzie poświęcony, będzie pod egidą e, tej naszej wspaniałej rocznicy stulecia e, istnienia Automobilklubu Wielkopolski. E, zaczniemy od e, targów Motor Show. Na targach Motor Show e, będziemy na jednej z hal pokazywać całą naszą działalność, czyli czym się zajmuje Automobil Klub, sportem rzeczami pozasportowymi, czyli Komisja Pojazdów Zabytkowych, Komisja Sportów Popularnych, Turystyki, więc ratownictwo drogowe, BRD, czyli mamy wszystko związane z motoryzacją na tej hali. Czyli zapraszam już serdecznie, jeżeli Państwo będą chcieli zobaczyć, czym rzeczywiście zajmuje się automobil lub to zapraszam w pierwszy weekend kwietnia do poznania na targi Motor Show. Tam na pewno będziemy i tam będziemy pokazywać naszą całą działalność. Następnie wszystkie rundy Mistrzostw Polski, czy to kartingowe, czy motocyklowe, czy samochodowe, będą pod egidą Stulecia Klubu. A najważniejszą imprezą w tym roku to jest po raz pierwszy odbywająca się w Polsce czwarta runda Mistrzostw Europy samochodów ciężarowych ETRC pod egidą FIA. Czyli zobaczymy te samochody największe, najcięższe, z największymi mocami na torze. Gdzie będą rywalizować e, o punkty do Mistrzostw Europy. Nitka Toro, okrążenie 4083 metry, i chciałbym Państwu zasugerować, że jestem gdzie, usiąść, jest tam, gdzie zobaczyć, jest tam, gdzie naprawdę fajnie obserwować te wyścigi. Ale wracamy do Automobilu Wielkopolski, 100 lat w historii, i bardzo ważnym elementem i momentem powstania. E, toru Poznań. E, to był ciekawy e, moment w historii klubu. Mamy tą przyjemność i jesteśmy bardzo dumni z tego, że posiadamy i władamy jedynym takim obiektem w kraju, czyli Torem Poznań. E, torem samochodowo-motocyklowo-kartingowym, posiadającym e, międzynarodowe homologacje e, w danej konkurencji. I tutaj jesteśmy z tego bardzo dumni. Ale powstanie tego toru też wiąże się z pewną historią. E, tor powstał na początku jako tor doświadczalny fabryki samochodów Polmo pod egidą pana obecnego prezesa honorowego Andrzeja Bobińskiego. I tutaj wielki ukłon dla pana prezesa, że narażając się na pewne restrykcje, perturbacje i nieprzychylność obecnych władz, postanowił jednak wybudować ten tor dla samochodów, doświadczalnych, dla samochodów rolniczych Tarpan. A ten tor potem został przeistoczony w tor wyścigów samochodowych. I tutaj dzięki tylko i wyłącznie... Wysiłkom pana prezesa Bobińskiego, jak również ówczesnych działaczy, którzy sami zakasali rękawy, wytyczyli nitkę toru, wytyczyli wszystko, wszystkie zakręty, trajektorie, czyli sami wybudowali ten tor, i dzięki temu, dzięki tym ludziom, którzy związani są z Automobil mamy ten jedyny obiekt w Panie Bartoszu, pan prezes AutoWiklub Wielkopolski, Bartosz Bieliński, to nie jest prezes, który siedzi za swoim biurkiem w fotelu, no i tylko czeka sprawozdania, woła na dywanik i tam przeprowadza rozmowy. Głównie znajduje się na torze i tam wymyśla Rallycross, Cross, wyścigi ciężarówek, a nowy pomiar czasu. Eee, panie prezesie, e, ożywił pan ten tor? Czy to były pana marzenia jako młodzieńca i teraz pan może je spełniać? Bo. No bo, no, bo kto panu zabroni? Co do wyścigu ciężarówek, rzeczywiście. No, ale... e, jak pierwszy raz zobaczyłem w, e, w moście, czyli na czeskim torze, wyścigi ciężarówek powiedziałem fajnie, byłaby kiedyś przyjechały do Poznania. E, ale to było ich zad temu, i tak e, gdzieś z tyłu głowy cały czas ten pomysł był, i, i wreszcie w tym roku udało się przekonać promotora, e, organizatora wyścigów e, ciężarówek i, i ściągnąć te, te fajne zawody na, na tor do Poznania. E, ale to też dzięki temu, że. Przypomnijmy, czerwiec. 24-25 czerwca tego roku. Zapraszamy wszystkich serdecznie, ale przypomnijmy to, że ten tor przez pewien okres nie rozwijał się, był taki no, zasiedziały, nic się nie działo. Trzeba było trochę tchnąć ducha, pokazać, że jesteśmy torem rzeczywiście godnym toru europejskiego. Dlatego też inwestycje. Inwestycje w bezpieczeństwo, przeważnie bezpieczeństwo i głównie bezpieczeństwo czyli nowy system tablic LED-owych. Jest to wymóg e, Międzynarodowej Federacji Samochodowej, e, gdzie tak i tak w 2024 roku byśmy musieli założyć tablice, ale my już je mamy. Te tablice mamy połączone z najnowszym systemem pomiaru czasu e, firmy MyLabs, e, z systemem GPS-u, z e, systemem e, kontroli audowizualnej, czyli systemem nadzoru e, nad torem e, przez 69 kamer, więc jesteśmy naprawdę już europejskim nowoczesnym torem. Taki system Mylapsa, czyli ten do pomiaru czasu połączony z tablicami i z, z GPS-em, systemem GPS-u jest w Europie tylko na dwóch torach: w Holandii, we Francji i trzecim torem jest Tor Poznań. A w, na skali światową to chyba jesteśmy szóstym torem, bo oprócz tego jeszcze jest Australia i Stany Zjednoczone. Więc naprawdę mamy się czym chwalić. Czy jesteśmy tym torem naprawdę już podwindowanym pod te tory europejskie. I dlatego też może rzeczywiście promotorzy stwierdzili, no fajny tor, tu jeszcze nie byli, w Polsce też trzeba pokazać te wyścigi. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek wielkiej przygody polskiego motorsportu z tym wielkim motosportowym światem czyli pierwsze ciężarówki, a potem zobaczymy może w przyszłym roku Mistrzostwa Europy w samochodach turystycznych, może Mistrzostwa Europy w rallycrossie, może się dzięki temu uda ściągnąć Mistrzostwa. Europy w kartingu, mistrzostwa Europy w motocyklach, czy mistrzostwa świata. Wszystko przed nami. Na się, czym pochwalić to po pierwsze, ale jesteśmy też niezależnym torem od pewnego czasu, gdy pan prezes Bartosz Bieliński jest za sterami tego okrętu. Mowa o służbie zdrowia, mowa o strażakach, mowa o samochodach ratowniczych, które mają sprzęt z najwyższej półki. Znaczy tak, stawiamy duży nacisk na bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwo zawodników, kibiców, sędziów, wszystko co związane z bezpieczeństwem. Dlatego też automobil Club posiada szeroki zakres usług ratowniczych. Zaczynawszy od tych najważniejszych rzeczy, czyli od ratowników, służby zdrowia, centrum medyczne, karetki, po ratowników drogowych, gdzie posiadamy dwa wozy ratownicze wyposażone w systemy do wycinania, rozpierania blach. Mamy wóz Straży Pożarnej. Może trochę leciwy, ale cały czas na chodzie. Gotowy, go, go, gotowy do akcji, od, tak, niezależny do akcji. Ale też wspomagamy się ratownikami z, z, z Automotoklubu Limanowa. Wspomagamy się też Strażą Pożarną z zaprzyjaźnionych OSP, bo tutaj bezpieczeństwo jest najważniejsze. Panie prezesie, jeszcze mówimy tutaj o pewnym chwaleniu się. Załogi wykwalifikowane, wszyscy po szkoleniach, wszyscy w jednej ułamku sekundy od razu reagują na to, żeby to bezpieczeństwo było jak najszybciej udzielone gdzieś tam w jakimś incydencie, ale jest sędziowie. E, sędziowie. sędziów również mamy... E, Wysokiej klasy. Tak. Ja bym powiedział tak. E, Światowej. Asym... Światowej. Światowej, bo e, wokół koloseum, Rajdrzymo, e, a potem, proszę Państwa, to jest, Formuła 1. I tam też jadą Polacy, też Automobil Klub Wielkopolski. Gratulacje. Może rzeczywiście e, tego nie no widać. Się, no. tego, tego nie widać w relacjach telewizyjnych. Kiedyś przedstawicielem, e, naszym zawodnikiem był Robert Kubica w formule pierwszej. Nie mamy teraz niestety zawodnika w formule pierwszej, ale mamy sędziów. Sędziów na punktach obserwacyjnych marszali e, z Polski, z Automobil Klubu Wielkopolski, e, gdzie sędziują i też czuwają nad bezpieczeństwem podczas mistrzostw świata Formuły formule pierwszej. Czyli mają kontakt z tą królową motosportu, czyli z formułą pierwszą i tutaj naprawdę wielki ukłon, wielki szacun e, do tych sędziów, e, którym się chce, którzy chcą, mogą, i pokazują, że Przygodne. można realizować marzenia. Trochę im pomagamy, więc e, i też się chwalimy, że mamy tak wykwalifikowaną kadrę sędziowską. Chcę powiedzieć o również osobach, które aktywnie biorą udział przecież w życiu Automobilu Wielkopolski. E, to jest tak: e, Walentynki Rajd, Dzień Kobiet, Rajd, rajd sędziów. sędziów, na którym pan sędziuje. Znaczy, to, nie to nie tylko sędziowie, bo to nie tylko sędziowie związani z, z motosportem, ale też sędziowie tak związani cały czas z, tu, dzieje, tak, wie, z turystyką, e, czyli rajdami, e, takimi spotkaniami. Aktywna grupa e, karawaningowa, e, gdzie spotykają się w, na polach e, swoimi kamperami i robią fajne imprezy, zwiedzają, poznają świat, e, czy też potrafią się skrzyknąć, powiedzieć robimy jakąś fajną imprezę, e, czyli karawaning. Komisja Pojazdów Zabytkowych, która robi też wspaniałe rajdy. Zresztą w tym roku 50. Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych, który będzie się odbywał we wrześniu w Poznaniu, który to jest międzynarodowy, gdzie też mamy gości z zagranicy. Więc naprawdę tych fanów, pasjonatów mamy z każdej dziedziny. Ratownictwo Drogowe, ratownicy drogowi, którzy też zresztą mają 50-lecie 50 powołania ratownictwa drogowego w Polsce. Kolejny jubileusz, którzy też są prężną grupą ratowników drogowych w Automobilklubie wielkopolskim, więc e, gdzie się nie obejrzymy, gdzie zobaczymy cztery kółka, dwa kółka, czyli wszystko związane z etyliną, e, mm. zawsze tam gdzieś ktoś będzie z automobil klubu. Czyli jesteśmy tak jak w jednej rodzinie. E, jeden jest starszy, młodszy, jeszcze młodszy i wszystkich musimy razem zestalić i wszyscy się razem bawimy, wszyscy się razem integrujemy i, i o to wszyscy chodzi. się razem wspieramy? I o to chodzi. Tak. E, tutaj jest e, taka fajna wzajemna e, współpraca, że Zaczniemy od motosportu tych najmniejszych dzieciaków, gdzie w kartingu czteroletni chłopak czy dziewczyna wsiada do tego karta, próbuje swoich cił, sił. Potem przechodzi do motosportu. Potem stwierdza, dobra, nie w motosporcie, to może pojazdy zabytkowe. Jak nie pojazdy zabytkowe, to może turystyka, może karawaning. A na końcu też dbamy o naszych seniorów, którzy już nie mają tyle sił i tyle możliwości jeżdżenia samochodem ale po świecie. ale kochają, kochają motoryzację. Klub, klub I też potrafią się spotkać, pójść do kina, pójść do. Do teatru, wypić kawę, więc o tych najstarszych również mamy. Razem z, z wszystkimi członkami Automobilu Wielkopolski i razem z Panem będziemy się cieszyli, że jest te 100 lat i wprowadza Pan nas, i wszyscy wchodzimy w kolejne stulecie. Panie prezesie, na ten rok, oby Pan był zadowolony w podsumowaniu tego roku, że to stulecie było godnie zauważone i radośnie obchodzone. No i cóż, życzę mocy i wiary w siły każdego członka i Pana Prezesa na kolejne 100 lat Automobil Club Bardzo dziękuję Panie No to proszę Państwa, nasza polska historia polskiego motosportu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A panie. ja Państwa zapraszam na kolejny program Motosport, Motoprzygloda i będą to programy z Toru Poznań również. Do zobaczenia.